Witam w kolejnym materiale na kanale. Dziś rozpakujemy sobie pada. Znowu z tej samej marki co ostatnio, Power A, Power A. Nie wiem jak to się powinno wymawiać, mniejsza o to. Zamiennik pada Xboxowego. Na licencji Xboxa. Tak jak poprzedni, tylko ten jest po prostu biały, bez malowania. I nie ma tutaj tego takiego do głośności mikrofonu, słuchawek. Pad kablowy, kolor biały, to już mówiłem, przycisk share, no tak jak widać, gniazdo jack, wibracje, ergonomiczny, bez baterii, 3-metrowy kabel, to samo co tamten z poprzedniego filmu, z Tiny Tina, tylko że ten jest po prostu biały i nie ma właśnie tego do audio. Tu już został kabel, tu kabel, który inaczej jest zwinięty. I też mikro USB. Ale tu sztywny. Fajny kabel, sztywny. No i sam pad. Lekki. Niczym się nie różni od tamtego. Guziki tak samo. No niczym się nie różni. No nie ma tutaj tego do słuchawek. I nie ma dodatkowych guzików. Tamto był trochę bardziej na wypasie taki. Tu mamy logo. I co, i tyle, będzie do grania na kompie, albo na Xboxie, będzie można grać na dwa pady. Jakieś kopy, nie kopy, może będzie jakiś kop nagrany. No i co, no i tyle. Zapraszam na social media podane w opisie. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania. No i tyle, bajo, do następnego.